Run. Witam w kolejnym odcinku Tepy Talk. Ci z Was, którzy oglądali poprzedni, dobrze wiedzą, co tu na stole powinno się pojawić. Mianowicie, jeśli siedzicie fanpage Football Sports. Damska kolorystyka Nike Hypervenom Phantom 3DF z kolekcji Blue Blast. Blue Blast. Powinienem z Adidasy, pewnie dlatego, że buty niebieskie, jak to muskuje Plata Figle. Z kolekcji Motion Blur. Ci z Was, którzy oglądali poprzednie odcinki, wszystko bardzo dobrze powinni wiedzieć, jeśli chodzi o całą tą kolekcję. My oczywiście sobie to powtórzymy. Natomiast tak jak w każdym kolejnym odcinku, wiadomo, też się przyjrzymy temu modelowi, powtarzając najistotniejsze rzeczy po to, żebyście nie musieli oglądać innych odcinków, jeśli nie chcecie tego robić. W zestawie z butami worek, wykonany z troszkę innego materiału niż zazwyczaj, bardzo ładny, zresztą bardzo ładny też kolor. No i właśnie może od koloru sobie zaczniemy. Są to buty, sama kolekcja została zaprezentowana przez Nike chyba z ostatnim dniem marca 2017 roku. Model najnowszy w tej chwili, kiedy ja to nagrywam, czyli w kwietniu 2017, z całej oferty Nike został zaprezentowany. Premiera była w styczniu 2017 roku, zresztą na premierze Tepy.pl były, więc poszukajcie sobie tych filmików i tych artykułów na stronie, czy też na kanale, gorąco polecam, tak samo jak do śledzenia naszych wszystkich kanałów społecznościowych. Kiedy Nike wypuszcza swoje kolekcje, no często czyni to w sposób taki skumulowany, że dostajemy wszystkie cztery linie, czasami mamy jakieś niespodzianki w postaci pojedynczych butów, raz na kwartał, przynajmniej jak na razie tak było. Myślę, że tutaj nie przekłamałem i nigdzie nie było wyjątku. Od jakiegoś czasu, myślę, że już od ponad roku dobrego, Nike wypuszcza poza męskimi również damskie wersje tych butów. No dotychczas my o tym na typy.pl oczywiście pisaliśmy, bo zazwyczaj buty te były naprawdę bardzo, bardzo ładne i zazdrościliśmy paniom, że zazwyczaj ich kompozycje są ładniejsze, natomiast w tej chwili możemy o tym napisać, bo są one w końcu w Polsce. Football Sport ma je w swojej ofercie i oczywiście poza kolorystykami różnią się one tym, że są to buty z absolutnie najwyższej półki, a są w niższych rozmiarach. Często panie miały problem, żeby dostać coś dla siebie takiego profesjonalnego. No, musiały kupować juniory, kiedy stopa była 37 czy tam 36, czy jeszcze mniejsza. Natomiast w tej chwili dostępne są one w dosyć bogatej rozmiarówce na Football Sporcie i do tego sobie jeszcze wrócimy. Cholewka tego buta wykonana jest z Flyknit, czyli z tej rozciągliwej włóczki. Ona w każdej linii jest troszeczkę inna. W Magiście widzieliśmy, że tu jest wyższa nad kostką, niższa w osi stopy. W Mercurialu jest równa, w Hypervenom jest z kolei od wewnętrznej strony, zachodzi sobie tutaj trochę niżej. Szczerze powiedziawszy, niby to się troszeczkę przydało. Oczywiście nie należy traktować tej tak zwanej skarpety kołnierza, który nazywa się Dynamic Fit, stąd też dwie litery DF na końcu nazwy odróżniające je od tego modelu niskiego, który się kończy tutaj. Nie należy tego traktować jako jakiś ochraniacz, natomiast czasem robiąc triki lubię sobie przygrzmocić kołkami w kostkę i troszeczkę to tutaj myślę, że stłumi ten ból, który jest dosyć duży wtedy. Cholewka wykonana z Flyknitu, ale ograniczona w całym tym obszarze z lakieru z Nike'skim takiej syntetycznej powłoki, która jest super cienka. Tu mamy łączenie tych materiałów, w ogóle nie widać, że coś nowego się zaczyna. Ogranicza ona rozciągliwość jej cholewki tam, gdzie jest to niepożądane, tam gdzie nasza stopa rozciągałaby jakoś ją na boki i przez to w środku sama się też ślizgała. Za stabilizację stopy w bucie odpowiadają włókna Flywire, czyli tutaj te włókna, które sobie idą od podeszwy do sznurówki. W każdym punkcie jest to w tej chwili osobne włókno, kiedyś ono szło tak i było jedno, natomiast teraz osobne włókno idzie dwa razy do każdego zgięcia sznurowadeł. Widzimy, że tutaj, jeśli sobie dobre zbliżenie zrobicie, albo my to w montażu zrobimy, przechodzi przez dwa takie oczka każda sznurówka. Oczywiście tutaj funkcję usztywniającą, bo kolewki pełnią również te rąby, które tutaj mamy, do nich jeszcze wrócimy. System Flywire, poza tym, że pozwala przytulić cholewkę do naszej stopy, no to również podobno usztywnia się, kiedy powstaje jakieś przeciążenie na podeszwie i to no wydaje się, że działa, bo zawsze kiedy to jest zastosowane, to sprawuje się bardzo dobrze. Tutaj nam się trochę odznacza na zewnętrznej stronie cholewki
ten kołnierz, który jest wewnątrz, mowa oczywiście nie o tym kołnierzu, ale o takim kołnierzu jakby zapożyczonym ze standardowych butów, który też tutaj jest, tu mamy taką piankę, która sobie to wnętrze wyścięła i przytrzymuje naszą stopę w odpowiedniej pozycji. Odpowiadając na częste pytania, no przypomnijmy, że buty w wersji damskiej nie różnią się niczym poza kolorystyką, przynajmniej ja nic takiego nie zaobserwowałem od męskich, więc jeśli ktoś ma z facetów mały rozmiar stopy, a chciałby sobie takie buty sprawić, no bo są bardzo ładne, no to nie ma tutaj najmniejszego problemu. No i dobrze, wróćmy sobie do tych rąbów, one tutaj z tej strony usztywniają. Oczywiście jest to też kwestia designu, że sobie one idą tutaj przez tą całą cholewkę, natomiast tutaj w przedniej części pozwalają też troszeczkę lepiej, albo też powiedzmy, że trochę inaczej niż na przykład w serii Mercurial kontrolować piłkę. Ta piłka tutaj przetacza się po tych nierównościach, przez to dobrze ją czujemy. Tutaj oczywiście po tej stronie również troszeczkę bierze udziału w podaniu i może poprzez to, że mamy te wypukłości, wiecie, jak robimy takie krótkie podanie gdzieś tam na przestrzeni 7 metrów piłeczkę, żeby troszkę skręciła, no to możemy sobie ją tak podkręcić. Natomiast tutaj na tym obszarze zobaczcie, że buty są asymetrycznie sznurowane, czyli sznurówki trochę nie są tutaj w osi, tylko odchodzą na bok, po to, żeby tutaj była duża przestrzeń do strzału, nie zakłócona różnymi nierównościami, na przykład sznurówkami. No i tutaj też te rąby są grubsze, bardziej wypukłe, nie tak miękkie, po to, żeby energia wkładana w strzał nie była przez nic amortyzowana i ładnie sobie przechodziła na piłkę. No i zresztą recenzji Hypervenom Phantom 3 nie ma jeszcze na stronie, natomiast dwójki były tak samo zbudowane i faktycznie tutaj ta przestrzeń, to przesunięcie sznurowadeł, to w jaki sposób tam była wykonana cholewka, no sprawiało, że te długie podania, te wykonywane faktycznie tą częścią stopy i tą dużą powierzchnią, ta piłeczka tak siadała, ładnie z tego szła. Tu jeszcze wspomniemy, bo oglądając zwykłe Phantomy 3, czyli te bez kołnierza, o tym wspominaliśmy, tutaj również tak jest, nawet z ciekawości sprawdziłem. Tutaj na wkładce mamy troszeczkę w tym miejscu, gdzie bardzo dużo ciężaru naszej stopy spoczywa, takie nierówności, które sprawiają, że skarpetka się na wkładce nie przesuwa. Również wewnątrz buta mamy tutaj takie gumowe paski, one są również z przodu, które znowu zapobiegają przesuwaniu się samej wkładki. Takie niuanse, które na pierwszy rzut oka nie widać, a gdzieś tam wpływają na to, że koniec końców but jest po prostu dobrym narzędziem do gry w piłkę. No i zachęcam dziewczyny do sprawdzenia tego, bo wiele z Was, jeśli któraś nie miała tej kobiecej bolączki posiadania dużej jak na kobietę stopy, co akurat tutaj było plusem, bo mogłyście się zaopatrzyć w profesjonalne buty z normalnych kompozycji, normalnych w sensie męskich. No przepraszam za takie podejście, chociaż nie jest ono mi też jakieś takie mnie osobiście bardzo kujące. Haha. To się zgubiłem. To ogólnie polecam i tralala. Nie no, sorry, ale naprawdę zagubiłem się czasem. Musicie wiedzieć, że kiedy nagrywam te pytok, to sobie tutaj o czymś myślę, to sobie myślę o rąbach. Aha, to jeszcze tutaj wrócę, tu powiem o tym, do czegoś innego wrócę, no i potem na końcu się pogubię i coś tam zapomnę. Dobrze, o tym, o wewnętrznym powiedziałem, o tym jak się tutaj rozciąga tkanin też powiedziałem. Oczywiście nie ma tutaj klasycznego języka, tutaj ta cała przestrzeń jest również rozciągliwa po to, żebyśmy mogli sobie włożyć stopę, no i też w tej chwili lepiej tutaj na tej przestrzeni oczywiście but do stopy przylega niż miało to miejsce wcześniej, kiedy nakrywały nam się tutaj różne warstwy klasycznego języka. Kompozycja mi się wydaje, że bardzo fajna, ten niebieski taki dosyć ciekawy, troszeczkę inny niż w męskiej kompozycji, chociaż trzeba przyznać, że w męskim motion blur packu również korki są niebieskie, z tym, że tam mamy zamiast pomarańczowego czarny, tutaj zamiast białego też czarny, ten niebieski jest trochę tam ciemniejszy by się wydawało, no i zdecydowanie więcej białego, więc tutaj mamy troszeczkę taki miks, tak bym powiedział, bardzo ładnie to wszystko wygląda, pomarańczowy świetnie pasuje, to jest chyba taki pomarańczowy jak z kartonu, prawda? No myślę, że tutaj to tylko to, że na inny materiał mamy ten kolor nałożony, sprawia, że troszeczkę inne wrażenie może sprawiać. Oczywiście buty z najwyższej półki profesjonalne w wersji damskiej dostępne tylko w podeszwie FG, no i dostępne tylko jeśli chodzi o polskie sklepy na footballsport.pl. W opisie filmu znajdziecie link do tego produktu.
Przez chwilę się bałem, że nie nagrywam tego, co mówię, ale nagrywam. Znajdziecie link do produktu i oczywiście kod rabatowy, dzięki któremu kupicie je w bardzo dobrej cenie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał, że się przypomniało, podobało, że do czegoś się przydał, no i że troszeczkę Was namówiłem. Nie ma co ukrywać, futbol kobiecy to jest bardzo przyszłościowa, perspektywiczna sprawa. No i mi zależy oczywiście, żeby jak najwięcej czytelniczek zainteresowanych butami dołączało do TPPL, więc zapraszam.